Dzień dobry, moi drodzy. Wtorek, więc kontynuujemy podbiegi. Były w planach 8, dodatkowo zrobiony 1. Tak więc 10 razy 200 na 200. Schodzimy do bardziej cichych przestworzy. I tyle. Dokręcenie do bazy. I tyle będzie na dzisiaj. Tak więc trzymajcie się. Dobrego popołudnia. No i po podbiegach kończymy 20 km. Dobrego. Dzień dobry. Dzisiaj w ramach małego rozruchu, żeby się nie nudzić, wjeżdżamy pod schody, znaczy wjeżdżamy, wybiegamy. Schody najlepsze, co może być na budowę formy. Wiadomo, trzeba podnosić nogi. I jesteśmy na miejscu. Takie oto schody. A więc rozwijajcie się każdego dnia. Pozdro. No, taki przyjaciel dzisiaj na bieganiu. Taki ziomek. No i tak jak było zakładane, 10 km wyszło 11. Dobrego popołudnia. Dzień dobry. Dzisiaj obiadek, czyli mięsko pieczone w warzywach. Cukinia, papryka, pieczarki, cebula i mięso z kurczaka pod udzia. Do tego wszystko zalane śmietanką 30 bez karagenu. I tak oto się prezentuje. Zaraz wlatuje na talerz ze szpinakiem. I do tego będzie wszystko posypane serem. Zaraz zaprezentuję, jak to wszystko będzie wyglądać na talerzu. No i mamy do tego posypane serem, startym na tarce drobno, buraki od stycznia non-stop, dzień w dzień, z serem, mozzarellą i sałatka. Miks sałat. Wszystko, co zdrowe. Takie 3 w jednym. Smacznego. Dzień dobry, moi drodzy. Czwartek, 18 ponad kilometrów, godzina 35, super lasku, nawierzchnia mieszana, trochę betonu i kończymy na lesie. A takie pytanie, co ty zrobisz przez tę godzinę 35? Każdy pyta się, w co inwestować, ja odpowiadam. Najlepsza inwestycja to własne zdrowie. Godzina 30 dziennie. Rewelacja. Nic nie da się tego zastąpić moim zdaniem żadnymi pieniędzmi. Formy się nie kupi. Wszystkie inne rzeczy zapłacisz kartą. Powodzenia. Dzień dobry. Sobota. Godzina niecała 10
75 i powiem wam szczerze, jestem mega zadowolony, gdy wyszło się na trening i w końcu po ciężkiej robocie od stycznia, a właściwie i też przed styczniem, ciężka zima, łapanie, że tak powiem, w mrozie, kiedy wszyscy byli w domu, ja biegałem bez względu na mróz, było po minus 15 i teraz wychodzą tego efekty, gdzie tętno fajnie, średnie jest w okolicach 135 średnie, więc to jest bardzo, bardzo zadowalający mnie wynik. Ciężka robota i nic innego. Pamiętajcie, żeby to powtarzać w sporcie, w życiu. Wiadomo, mówi się, pracuj mądrze, a nie ciężko, ale przy treningach, wtedy, kiedy nam się nie chce, wtedy, kiedy nie mamy ochoty, po prostu trzeba przestawiać głowę. Będę powtarzał to, maglował do końca świata, dopóki będę miał kanał i będę prowadził tutaj swoje wypociny, moje na bieżąco przemyślenia po bieganiu bez żadnego scenariusza. Tak więc pamiętajcie, kluczem do sukcesu odpowiednia dieta, czyli jedzenie, pozbywamy się najgorszego shitu, jaki jest, czytamy etykiety, ruszamy się, zaczynamy na początku od marszu, zamiast siedzieć przed telewizorem. Wiadomo, trzeba jakąś rozrywkę, ale rozrywką może być nawet bieganiem. Kiedyś było mówione właśnie, że bieganie, ludzie nie lubią biegania, bo to jest ciężka robota. Tak, jest ciężko, ale nie wiecie, jaka to jest satysfakcja po tym wszystkim, jak się przejdzie tą barierę. Te dni, kiedy nam się nie chce, ale wychodzimy, bo wiemy, że to daje efekt. Efekt w postaci zdrowego ciała, zdrowego ducha, zdrowego ja. I co może być ważniejsze niż to, że jesteśmy zadowoleni z siebie, ze swoich wyników, ze swojego życia. Tak więc z tymi przemyśleniami zostawiam was i dobrego weekendu aktywnego. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, niedziela, wybieganie 26 km, 2:20, 1. I tak mnie naszła właśnie myśl podczas tego biegania. Pamiętam, jak moje niedziele kilka lat temu, bo chyba zacząłem około 2017 roku, były takie, że ledwo przebiegałem najpierw 12 km, później 16. Dobre kilkanaście lat to było wyczyn i czułem się wypluty. Dzisiaj po ciężkiej robocie od kilku miesięcy 25, 26 weszło na longa. Tak więc rozwijajcie się, pamiętajcie się, że tylko się nie rozwijamy. Jeśli się nie rozwijamy, to się zwijamy. Pozdro z tym akcentem.